Cześć! Witam Was w kolejnym vlogu i dzisiejszego vloga zaczynamy od niepowodzenia. Niepowodzenia, bo odkładam książkę. Postanowiłam zdienafować książkę. Pierwszą chyba w tym roku i pierwszą od bardzo długiego czasu. Jeżeli oglądaliście mój TBR na maj, to widzieliście już ją. A mam tutaj czarę cieni. Jeżeli chodzi o czarę cieni, no to ja usłyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii na zagranicznym booktubie, gdzie jest pod tytułem A Skin Full of Shadows. I kiedy ona miała wyjść w Polsce, to też słyszałam bardzo dużo jakby głosów, że chętnie by właśnie czytelnicy ją przeczytali i nie mogą się doczekać, aż ona wyjdzie. Też należałam do tego grona. Nie wiedziałam nawet, że ta książka będzie wydana w Polsce. I tylko kiedy wyszła, to postanowiłam ją kupić i do tego czasu ona leżała u mnie na półce. Jest wydana przepięknie, no bo jakby spójrzcie na to. I owszem, i tego nie można jej odebrać, ale ja szczerze nie wiem, co mnie zachwyciło w tej historii. W sensie, co mnie zaciekawiło w samym opisie. Przeczytałam ten opis, bo nie umiem Wam nawet opowiedzieć, co za bardzo. Znaczy, umiem Wam to opowiedzieć, ale uważam, że opis po prostu lepiej odda to, co chcę później powiedzieć. Poznaj historię dziewczynki o niedźwiedzim sercu. 12-letnia Zgudka trafia pod opiekę bogatej rodziny swojego ojca. Ma za zadanie chronić jej przerażające sekrety. Wskutek pewnego zdarzenia w ciele Zgudki zamieszkuje silny i przerażający duch. Czy to możliwe, że w świecie, który stanął na głowie, okaże się on jej jedynym sprzymierzeńcem? Ja mam z tą książką straszny problem. Przeczytałam jej 87 stron, więc jakoś nie super dużo w porównaniu do reszty książki, co nie? Ale przez te 86 stron, bo w sumie 87 to jest rozdział 8, którego przeczytałam pół strony i stwierdziłam, że ja to odkładam, bo to nie ma sensu, ja się nie chcę męczyć. Bo po prostu do tego czasu ta książka była dla mnie strasznie nudna. Jakby tu się nic nie zdarzyło takiego, wiemy jak zamieszkał ten duch w ciele Zgudki, wiemy kim on jest, dowiadujemy się kim był jej ojciec, jak gdzie ona trafia, ale to jest wszystko napisane takim sposobem, że ja normalnie czytałam to i miałam ochotę usnąć. I to nie świadczy chyba zbyt dobrze o książce, co? Jeżeli ja czytam książkę, która z opisu wydaje się ciekawa i która z opisu jakby wydaje się, że będzie taka, wiecie, pełna akcji, że my będziemy mieli jakieś tam tajemnice, jakieś w ogóle nie wiadomo co. Myk jest taki, że na przykład Zgudka razem z matką, bo ona się tam przeprowadza do bogatej rodziny ojca po tym, jak umiera jej matka, one mieszkają u jakiejś jakiejś dalekiej rodziny matki i mieszkają tam w sieni. W sieni, czyli jak można się domyślić, one nie mieszkają w jakiejś bogatej rodzinie, nie mieszkają w bogatym domu, gdzie wszystko dostają pod nos, tym bardziej, że one nie są tam jakoś wysoko postawionymi osobami. I ja postanowiłam tą książkę odłożyć, ponieważ przeczytałam coś takiego. Jak już tam, wiecie, Zgudka jedzie do tego Grise Hayes, gdzie trafia do rodziny swojego ojca, no to mamy tutaj... Mogę Wam przeczytać pół strony? Przeczytam Wam pół strony i tak nic nie wnosi w ogóle w historii całej tej, więc... Mijały tygodnie i Zgudka ciężko pracując i szybko się ucząc, zdobyła ruchliwą aprobatę podkuchennej. Miejsce dziewczynki było na szarym końcu w hierarchii, więc zawsze pierwsza wstała i z samego rana udawała się po wodę, nosiła żarkę, miała kury i dostarczała podpałkę. Praca była wyczerpująca, a gorąc i dym wciąż drażniły niedźwiedzia, ale Zgudka coraz lepiej orientowała się w tajnikach koła odrożna, pieca w kształcie ula, brytfan, o Boże, i mechanizmu do zawieszania czajnika nad paleniskiem. Nie panikowała już, gdy kazano jej biec do skrzyni z solą, głowy z cukru, czy spiżarni na mięso. Powiedzcie mi, kto z Was, szczególnie mówię tutaj do osób, które albo mieszkają na wsi, albo były kiedykolwiek na wsi, takiej prawdziwej wsi, nie wiedzą jak obsłużyć czajnik. Ja rozumiem, że to jest, wiecie, taki czajnik, gdzie się wiesza na takim pierdzielniku i to się grzeje nad ogniem, ale co jest w tym skomplikowanego? Jakby ja nie uwierzę, że ta dziewczyna mieszkała w wujostwa, które nie traktowało jej jakoś super i ona nie potrafiła tak grzać wody, no... Ja się denerwuję mówiąc o tej książce, no normalnie to jest hit. I to... Dobra, ale inny myk. Myk jest taki, że no ona miała mieć tego ducha, nie? Tego ducha, który będzie jej jedynym przyjacielem i w ogóle. Historia tego ducha też nam została tak przedstawiona beznadziejnie, że przeczytałam to i miałam takie... Aha, okej. Ale w ogóle ja Wam nie powiedziałam jakichś tam
genezy zgódki. Geneza zgódki jest taka, że właśnie mieszkając tam z matką tego wujostwa, śnią się jej koszmary, że coś się tam drapie po umyśle i jakieś duchy próbują się do niej wedrzeć. Matka każe jej spać na cmentarzu i myśli, że wszystko będzie dobrze. Nie jest dobrze, no i właśnie w jej głowie zamieszkuje duch. Tak to wygląda. Tym duchem jest niedźwiedź. Sorry, że wam to zdradzam, ale nie musicie przynajmniej tego czytać. Bo nie było to jakieś zbyt super. Więc przepraszam was, ale nie wiem, dawno nie byłam tak znudzona i tak sfrustrowana książką. Dawno nie miałam tak dosyć książki po tak małym fragmencie jej. I jeszcze przez te po 4 rozdziałach, czy po 6 rozdziałach, ja miałam takie, dobra, ja to będę czytać dalej, ja to przebrnę, ja to przeczytam, może to naprawdę jest dziś dobre. Ale doszłam do tego fragmentu, który wam przeczytałam i miałam takie, że ja mam słuchać o dziewczynce, która tyle lat mieszkała w domu i nie potrafi zagrzać wody w czajniku, to ja nie chcę tego czytać. Tak więc stwierdziłam, że tą książkę odkładam. O Boże, to był bardzo długi wstęp do tego vloga. Przepraszam was bardzo, ale musiałam to z siebie wyrzucić. Żeby poprawić sobie humor po tym wielkim niepowodzeniu, stwierdziłam, że sięgnę po Red, White and Royal Blue, czyli książkę Casey McQuiston, i zobaczymy jak to będzie, bo było wiele zachwytów na temat tej książki. To też jest książka, którą właśnie mam w planach czytelniczych na maj. Musiałam się zastanowić, jaki jest miesiąc. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj już sobie na razie nie poczytam, bo w sumie za pół godziny muszę wyjść do pracy, ale no. Mam nadzieję, że książka okaże się super, bo jeżeli ci okaże, że to na przykład moja wina i że po prostu mam jakieś dziwne wymagania co do książek aktualnie i ta też mi się tak nie spodoba, to będę zawiedziona. Także idę, pozmywam. O, jaki to jest cute! Tu ma ten. Lubię takie początki rozdziałów, które są z jakąś ilustracją, a jak są inne, to jest też takie samo. Z białym domem, czy nie? Tak, i to chyba nie jest biały dom. Powiedzcie mi, co to jest za budowla. Kto wie? Wydawało mi się, że to jest biały dom, ale teraz nie jestem taka przekonana. Więc zobaczymy. Będę czytać i będę się odzywać. Cześć. Witam się z wami dzisiaj troszeczkę w innej scenerii, bo jesteśmy sobie nad morzem. Przyjechaliśmy sobie nad morze. I ale wam pokazałam. Nie wiem, czy to widzicie, ale tam jest morze. Także przyjechaliśmy sobie. I soreczka, że tutaj tak, ale się oporządzam na łóżku. I tak postanowiłam, może najpierw wam pokażę w sumie widok, bo tu jest jedna strona i tu widzę sobie morze. Ale tutaj jest drugie okno i mam taki widok. Także miejsce jest w ogóle mistrzowskie. I jako, że przyjechałam właśnie, to postanowiłam, że wezmę sobie książkę, która troszeczkę klimatycznie tutaj pasuje. Także mam tutaj pod taflą i będę ją czytać. To jest część mojego TBR-u na maj, także mam nadzieję, że uda mi się tutaj ją skończyć, bo jakby gdzie mam mieć indziej wenę na książkę morską i o syrenach, jak nie nad morzem. Także trzymajcie za mnie kciuki. Hej, wybaczcie, że tak wyglądam, ale się już wykąpałam i podczytuję sobie jeszcze pod taflą. Jestem aktualnie na chyba 5 rozdziale, zaraz wam powiem. Na 4. Jestem na 4 rozdziale, czyli przeczytałam tyle. I w sumie to jak na razie nie wiem, co uważam o tej książce. Troszeczkę mi tutaj brakuje takiego troszeczkę pokazania tego świata podwodnego, bo totalnie nie
Jakby ciężko mi było się wgryźć w ogóle w to, że te syreny mieszkają pod wodą i jak to wszystko funkcjonuje. Także to jest taki mój główny problem. Teraz właśnie nasza główna bohaterka, której imienia wam nie powiem, bo nie umiem, ale tam Gaja, na nią mówiła jej matka, się wynurzyła po raz pierwszy, więc jestem ciekawa, co tam się w sumie dzieje, bo zobaczymy, nie wiem, czy ile jeszcze dam rady przeczytać dzisiaj, bo jest już północ i ja trochę padam. Także jakbym się dzisiaj nie odezwała, to w sumie się nie odezwę na pewno dzisiaj. Pa, odezwę się, jak już będzie pewnie kolejny dzień i będę miała troszeczkę więcej przeczytane. Cześć. Wow, mój głos jest w ogóle perfekt. Ale mamy następny dzień. Ja cały czas czytam pod taflą i jestem już tak mniej więcej w połowie. Wybaczcie, że tak harczę, ale jest już chyba w pół do pierwszej w nocy. I no jestem w połowie. I powiem szczerze, że dalej nie wiem, co sądzę o tej książce. W sensie ona mi się ani nie podoba, ani mi się nie podoba. Nie ma żadnego bohatera, którego jakoś super polubiłam. Przynajmniej na razie. I no dalej, to się czyta dobrze, ale nie uważam, że to jest chyba historia dla mnie. Przynajmniej mówię tak do tej pory. Chyba nie jestem jakąś fanką morskich historii, ani historii o syrenach, ale poczekam, doczytam do końca, zobaczę, jak to się wszystko potoczy, jak potoczy się właśnie historia tej syrenki naszej i będę wam dawać znać. Na razie jestem troszeczkę zagubiona, to na pewno, i zawiedziona. Pomyślałam, że troszeczkę bardziej mi się ta książka spodoba, że troszeczkę więcej tu będzie, może się działo troszeczkę więcej, albo że więcej się dowiem, aniżeli to, co się dowiedziałam, czyli niezbyt dużo, szczególnie jeżeli chodzi o matkę naszej głównej bohaterki. Ja chciałabym już troszeczkę chociaż wiedzieć mniej więcej, co się tam zdarzyło, że ona zniknęła, a nie tylko tak naprawdę tą historię, którą słyszymy od samego początku. Ten wątek w ogóle nam się tutaj nie rozwija, a bardzo bym chciała, żeby on się rozwinął, więc zobaczymy. No, ale na razie już kończę czytać i idę spać, bo już jest naprawdę późno i ja już też jestem zmęczona, już mi się literki troszeczkę zjeżdżają w jedną, bym powiedziała, także żegnam się z wami na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się tą książkę skończyć jutro, bo chciałabym już tego vloga zmontować, ale to się okaże. Wieje, wybaczcie mi. Jestem sobie aktualnie na deptaku i sobie spaceruję i wracam sobie do domu aktualnie, gdyż idę dalej czytać. Zobaczymy. Tak pod taflą powiem szczerze, że podoba mi się dosyć średnio. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słyszycie, bo jakby nie patrzeć, to idę perfidnie przy morzu i to troszeczkę gada, więc zaraz się odezwę. Uciekałam trochę od ludzi, żeby nie było mnie słychać, ale chciałam powiedzieć, że pod taflą podoba mi się dosyć średnio i ten cały retelling małej syrenki i ogólnie opowieści o syrenach to zdecydowanie nie jest nic dla mnie. Mówię, nie lubię żadnych bohaterów, wręcz przeciwnie. Wydają mi się bardzo naiwni, bardzo egoistyczni, bardzo tacy bardzo prości. I za bardzo mi się to nie podoba. Zostało mi jakieś chyba 80 stron do końca, więc skończę to zaraz i dam wam znać, co na ten temat uważam. Zmęczyłam się. Także nie będę już gadać. Pooglądajcie sobie trochę morza i odezwę się, jak już skończę książkę. Thank you.
Was z podsumowaniem pod taflą. I tak jak Wam mówiłam wcześniej, książka nie za bardzo mi przypadła do gustu i uważam, że jest troszeczkę zbyt popularna jak na to, jak co tu się dzieje i co tutaj mamy przedstawione, bo według mnie bohaterowie są bardzo tacy płytcy i słabo wykreowani. Zgodzę się z tym, że Sito, czy tam jakkolwiek się czyta to imię, czyli ta morska wiedźma, jest największym plusem tej historii, ale myślę, że to jest jakby i tak bardzo naciągane, bo według mnie i tak nie jest jakaś super i nie jest jakoś bardzo dobrze wykreowana. Ja nie jestem jakąś wielką fanką Małej Syrenki, więc może dlatego ta książka mi się nie podobała. Tak jak mówię, sama główna bohaterka była bardzo naiwna, była bardzo głupiutka i troszeczkę mnie to boli, bo jakby ja strasznie nie lubię takich bohaterek, które uważają, że mogą być tylko i wyłącznie szczęśliwe, kiedy są przy boku jakiegoś tam chłopaka, którego sobie wypatrzyły, który w tym wypadku jest beznadziejny. I uważam, że po prostu to, jak postąpiła właśnie Gaja, czy tam to jej drugie imię, którego nie jestem w stanie Wam wypowiedzieć, jest totalnie bez sensu. Podobało mi się to, jak się dowiedziała właśnie o tym, dlaczego zniknęła jej matka. Aczkolwiek uważam, że było to troszeczkę za późno przedstawione, bo przez większą część tej książki ja tutaj czytałam głównie o tym właśnie, jaka ta bohaterka jest głupiutka, jaka o tym jednym jej przekonaniu na temat świata całego i w ogóle nie podobało mi się tutaj też to, że to jest taki bardzo patriarchalny świat i tutaj mężczyźni są najmądrzejsi, mają jakby najmądrzejsi, tak są uważani, że oni mają większe prawa, że kobieta nie ma zbyt dużo praw i to jest dla mnie strasznie takie uderzające i strasznie mi to przeszkadzało, bo ten świat jest bardzo czarno biały, nie ma tutaj nic pomiędzy i moją ulubioną bohaterką po dziwo jest Eleanor, nie pamiętam, czyli matka Oliwiera, czyli tego chłopaka, którego sobie właśnie Gaja wypatrzyła, bo ona jako jedyna jest bardzo normalna, jeżeli można tak powiedzieć, w sensie jest bardzo zbliżona do takiego człowieka, który ma normalne rozterki i który widzi rzeczy takie, jakie są w porównaniu do reszty bohaterów i no tą książką jestem strasznie rozczarowana i powiem szczerze, że jeżeli wiedziałabym, że ta bohaterka jest jaka jest i że historia się potoczy tak, jak się potoczy, w sensie, że przez 99% tej książki ona jest bardzo taka naiwna i bardzo mocno przekonana o tym, że właśnie taki świat, w jakim ona żyła, jest światem złym i w ogóle beznadziejnym, a mężczyźni są lepsi w tym świecie ludzkim. A pod koniec, nagle, znikąd, totalnie, ona się dowiaduje o jakichś supermocach i jest bardzo potężna. To bym zupełnie tej książki nie przeczytała, bo strasznie nie lubię tego typu rzeczy, kiedy bohaterka przez większość czasu nie zdaje sobie sprawy o niczym, a później nagle się okazuje, że jest strasznie silna i potężna i może zrobić wszystko. A i zapomniałam dodać, że ten motyw tutaj z nogami, który mamy, czyli to, że ona zamienia sobie nogi, w sensie ogon w nogi i jakby te nogi są cały czas takie poharatane i poranione, strasznie mnie obrzydzał. Za każdym razem, jak było tutaj zmianka o jej nogach, to miałam takie także no. Więc dobra. To jest wielki zawód w ogóle, ale udało mi się poczytać trochę Red, White and Royal Blue. Jestem aktualnie chyba na 5 rozdziale albo na 6. Nie powiem Wam, bo mam za daleko Kindle, ale wydaje mi się, że jestem na 5 rozdziale, czyli gdzieś tam troszeczkę mi się udało przeczytać. Jak na razie nie uważam jakoś tego za nie wiadomo jaką super książkę, ale źle nie jest, także będę ją czytać dalej i już pewnie kiedy indziej Wam o niej opowiem. Także kończę i zbieram się powoli do spania. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem.